Posłowie z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznali się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego o zadaniach resortu w 7. kadencji Sejmu RP. Panie Przewodniczący, ja tylko mam prośbę, niech Pan nie ogranicza czasu wypowiedzi Panom posłom. Jeśli trzeba, będziemy musieli iść do północy, bo czuję, że Pan poseł Eichler miał jeszcze wiele do powiedzenia i nie mógł się wypowiedzieć swobodnie, więc bardzo proszę, bo to rzeczywiście była bardzo pouczająca, dobra wypowiedź, się do niej odniosę na końcu. Zdaniem posła Stanisława Kalemby z PSL-u, w zmieniających się warunkach klimatycznych bardzo ważne są środki na ameliorację gruntów. I zwracam uwagę na to, że w roku bieżącym te rezerwy 210 milionów złotych to zrobiło tak kapitalną robotę, że dzisiaj już w terenie widać, że te roboty ruszyły i gdzieniegdzie rolnicy nie mogli wjechać tam przez 30 lat na pole, a dzisiaj już tam funkcjonują. To należałoby rozwinąć i w związku z tym pytanie, jak w budżecie, którego nie mamy, bo on się drukuje w projekcie budżetu na 2012, czy środki są takie przyjęte przez Radę Ministrów w ramach rezerwy i te 210 milionów złotych, bo uważam, że komisja wspólnie powinniśmy szukać jeszcze zwiększenia co roku tych środków. Naprawdę efekt jest niesamowity, bo szczególnie nad rzekami, kanałami rolnicy mają świetne obory. Nie mogą zbierać tylko siana, nie mogą korzystać z pomocy tych programów środowiskowych, Unii i tak dalej, no bo woda przyjdzie, prawda, powódź i zabiera wszystko. Czyli tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. To samo, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne. Zresztą to nie jest sprawa rolników i wsi, ale całej gospodarki. Nas nie stać na to, żeby później usuwać skutki rzędu tam kilkudziesięciu miliardów złotych, skoro tu moglibyśmy skutecznie wydać, zapobiegając kilkaset milionów złotych. Posłów interesowały sprawy o charakterze globalnym i lokalnym. Wiele pytań dotyczyło także stanu prac nad kształtem budowania programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2013-2020, jak i sprawa dotacji dla rolników.